Hej, hej, witajcie moi kochani. Nie było dawno odcinków z Brawl Stars, więc wracamy. Trochę się działo w ostatnim czasie w Brawl Stars. Mianowicie mieliśmy m.in. fakt i w sumie dalej mamy, że do 7, jeśli dobrze pamiętam, dostajemy codziennie darmowe gifty. Jak się zalogujemy w grze, możemy je odebrać. Ja już odebrałem większość z nich. No i mieliśmy też ogłoszenie kolejnego sezonu Brawl Stars Championship, w którym pula wynosi 500 tysięcy dolarów, czyli tak jak chyba było w ostatnim, jeśli dobrze pamiętam. No a resztę możecie zwiększyć wykupując specjalne pakiety. Choć nie wiem, jak te specjalne pakiety wyglądają, ponieważ kiedy przy ostatnich mistrzostwach Brawl Stars na świecie niestety nie wchodziłem jakoś do gry, byłem zajęty League of Legends. Co zresztą było widać na kanale i nie widziałem za bardzo, czy były te pakiety i za ile one były. Dobra, zobaczmy. Nagrywa się? Dobra. Zobaczmy. Bardzo mało nam brakuje do kupna karnetu praktycznie za darmo, bo zobaczcie, mam 138 gemów, a żeby kupić sobie za darmo karnet, musimy mieć 169. Śmieję się bardzo, bo zobaczcie, polecimy sobie tędy, nie? Dostaniemy 10, będziemy mieć 148. Polecimy sobie dalej. Dostaniemy tutaj 148 plus 20, to będzie 168, czyli zabraknie nam jednego gema. Jednego gema nam zabraknie. Ech, śmieszy mnie ta sytuacja trochę, no ale jakoś tak się złożyło, tak? A kupować nie będę, bo mi się nie chce. Zresztą poczekajcie, zobaczymy, jaka jest najmniejsza ilość gemów, bo już nie pamiętam, 30 za 9Z. Nie wiem, może się zastanowię. Na razie o tym nie myślę. Na razie to chcę dobić poziom. Dobra, wiecie co? Może zróbmy sobie zadania dzienne. Mamy wygrać 3 bitwy Nitą i uleczyć się, ale uleczenie niestety nic nam nie da. O, ale mamy zadanie obrażeń. To możemy robić dwa zadania, a zrobimy jeszcze trzecie. Poczekajcie. No, okej, możemy zrobić. Tu musimy zobaczyć, czy to jest mapa dobra dla Nity. No, w sumie nie najgorsza może być. Spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, dawaj, dawaj. Ładuj się. Właśnie to jest plusem w Brawl Stars, że szybko się ładuje, nie to co trochę w League of Legends, że musicie czekać, aż się zada. Choć i tak nie jest długo. O, ojej. Dobra, trzeba uważać tutaj. No, czekajcie, ja się chcę podleczyć. Nie, no zostaw mnie. Dlaczego mnie? Aj, no chciałem użyć ulta, ale dobra. Dobra, trochę mnie zaskoczył, choć Edgar widzę się zdenerwował trochę. No ale nie dziwię mu się jak. No, musisz bić za mną chodzić ciągle. Nie możesz pójść, nie wiem, własną drogą, cokolwiek. Tylko musisz chodzić za mną, jak jakiś przylep. Nie, no ja nie wiem co. Ona jest upośledzona jakaś naprawdę. No mnie to denerwuje, no bo kurde, nie po to ja sobie tutaj chodzę. Staram się ukrywać, żeby ona sobie za mną łaziła. Jeszcze najgorsze w tym, że jakby za mną łaziła i nic nie robiła, to spoko, ale ona sobie łazi za mną i jeszcze do tego ją widać, także zdradza moją pozycję przy okazji. Ajajajajaj. Dobra, no, o, dobra, udało się. Poczekajcie, teraz, no, oczywiście padł. Czemu miałby nie paść? Ej, wyjazd, wyjazd mi stąd. Znaczy co, nie możemy sobie iść, bo musimy zadawać trochę obrażeń, ale możemy zrobić o taką. Aj, trochę za wcześnie to kliknąłem, no dobra. Nie, zostaw to Bi, bo wy macie taki dar, że jeszcze pójdziecie tam i to stracicie. Ja się mogę założyć. No dobra, poczekajmy, może jednak nie stracą, może tym razem się mylę, choć wątpię, niestety. No, dawaj. Dobra, walimy go, walimy. O, dobra. I jedziemy. To już raczej wygrane jest. O, dobra. Raczej zadania nie wykonaliśmy. Wątpię, żeby wykonać, bo to trochę za mało. Dobra, zadaj obrażenia. Dobra, wygraliśmy. Nie, no ładnie dosyć leci. No, dawaj, zagraj ponownie. Oj, o Jezu, ile my zadań naraz robimy. Nie, no to dobrze. Im więcej zadań naraz, tym lepiej. Bo możemy sobie dzięki temu szybko nabić dużo punktów. A mi zależy, żeby nabić punkty, bo chcę sobie za darmo kupić karnet, choć szczerze mówiąc, z tego co widziałem, ta postać nie wygląda jakoś zachęcająco. Znaczy, głównie nie wygląda zachęcająco, dlatego, bo nie jest zasięgowa.
Jak ja już wiele razy mówiłem, no ja lubię zasięgowe postacie, także dla mnie takie postacie, które nie mają zasięgu, to tak średnio mi się podoba. Aj, aj, aj. O, dobra. Dobrze, że Ems go machnęła. Bo już się bałem, że się nie uda. A my na razie to nie możemy się cieszyć, dopóki... O, właśnie. Aj, aj, aj. Co on odpalił? On coś odpalił, ja to... O, właśnie. O, dobra, udało nam się. Dawaj, dawaj, dawaj. No, o, i unieruchomił go. Dobra, jest git. Musimy uważać, bo tu ja się obawiam, że... O właśnie, że to mi zrobią. Dobra, musimy chwilę poczekać, się podleczyć trochę. Obrywamy. O, dobra. No, podpalił nas, ale czy przeżyjemy? Przeżyjemy? Nie, nie, nie przeżyjemy. No, ale to... A to musiał coś... A to on aż tyle zadaje z tego ognia? Jakiś buff był? Bo wcześniej ten ogień to był bardzo słaby. Tyle nie zadawał. Teraz jakiś się zrobił taki mocny. Ale w sumie z drugiej strony dobrze, bo ten ogień właśnie był na tyle słaby, że to granie na nim to średnio było takie przyjemne, bo to niby coś zadawało, ale tak naprawdę nie zadawało, także dobrze, że go zbufowali. Zresztą zobaczę po tym meczu, po tym nagraniu, jakie tam zmiany były, bo ja nie widziałem. No dawaj, gramy jeszcze raz, bo się fajnie gra. No dawaj, dawaj, dawaj. Ładuj gierę. Przeciwko jakimś Ruskom. Przynajmniej jeden miał ruski nick, także powinniśmy wygrać. Bo Rosjanie nie słyną tutaj w grach za dobrych. Znaczy zależy których, bo na przykład w... Nie no dobra, w CS-ie, no, no ale to tylko na proscenie, bo generalnie jak się... W Docie na pewno są dobrze, ale w reszcie gier to raczej nie kojarzą się zbyt dobrze. No, ale zawsze można się mylić. Tak, może akurat trafiliśmy na tego dobrego, ten co gra na proscenie. Choć wątpię. Tacy to nie mają czasu, oni trenują cały czas. O, dobra, udało nam się ujść z życiem. Choć ja tak podejrzewam od początku, ale wiecie. Czasami można się zaskoczyć, tak. Czekajcie, bo mi się wydaje, że ktoś tu siedzi, ale wydawało tylko mi się tak. No, musimy uważać, bo tutaj się kręcą. O, dobra, udało się. Musimy przede wszystkim też zadawać dużo obrażeń, bo no bo takie mamy zadanie, tak? Żeby zadawać dużo obrażeń. I na nicie, i na ogólnie. Dobra, puszczamy to. O, dobra, dobra. O, dobra, udało się. Dobra, no, dawaj, obijamy. Dobra, puszczam tego. Bira. Aj, 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 za wcześnie kliknąłem to, co chciałem kliknąć. Aj, 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 dobra, musimy mu pomóc. Lecimy, dawaj, dawaj, bij, trzymaj, trzymaj ten fason. Aj, no i się wywaliła. Nie, no to już jest koniec, to ja, bo ja już sam tego nie rozwalę. Ja sam nie mam szans z nimi, no niestety. No, to koniec, przegraliśmy. No ale trudno, bym zagrał jeszcze raz z nimi. Dwie rozgrywki wygrane, jedna przegrana, to nie jest najgorszy wynik, tak? Szczególnie, że już mało nam brakuje do wykonania zadania. O, też chcą zagrać. No dobra. Zdarza się czasami potyczka. Wygraliśmy dwa razy na trzy mecze. Teraz zobaczymy, jak teraz wygramy, no to znaczy, że w miarę jest ok, a jak przegramy, to znaczy, że w sumie RNG zadziałało i 50% win ratio musi być. Czekajcie, ja bym wyszedł, ale wiecie co, ja się boję, że się zdemaskuję. Kurna. O, dobra. Aj, 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 aj. No kurde, prawie trafiłem. Znaczy niby ją rozwaliliśmy, ale trochę jest szkoda, bo liczyłem, że może nie rozwali mojego kumpla z teamu, ale... Jeden, musisz tu stać koło mnie, nie możesz pójść sobie gdzieś indziej. Ja naprawdę rozumiem, okej, okay, ale zdradzasz moją pozycję, no kurde, no. Potem ja dostanę po głowie. Dobra. No, dawaj, 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 dawaj. Aj, no musieli ją rozwalić, zanim ja w ogóle zdążyłem kliknąć. A mamy ten plus, że o, zobaczcie, jak żeśmy stanęli. Akurat w tym miejscu nie walnęło. Dobra, rozwaleni. No, musisz kręcić się, tak? Musisz obok mnie. Nie możesz pójść gdzieś indziej. Masz tyle wolnego miejsca i musisz pójść tam, gdzie ja. I potem ja dostanę na twarz, bo okaże się, że ktoś stał obok mnie i...
i widział mojego ziomka z teamu. O, dobra, no i gitara, i o to chodzi. Generalnie łatwa wygrana z tego co widzę. Easy win. GG, well play. Czekajcie, czekajcie. O, dobra. Bo my musimy i kile i trochę zadawać obrażeń. Dobra, zobaczmy. Czy wykonaliśmy zadanie, bo tam nam zostało chyba 6 kili jak w ostatnim meczu. Jedno wykonaliśmy, drugie też wykonaliśmy i... A trzeciego nie. Dobra, jedziemy dalej. Ja sobie jeszcze zagram jeden mecz, żeby wykonać to zadanie z leczeniem. Choć dziwi mnie to, bo się dużo nie leczę, a widzę, że już dostałem bardzo dużo zadania odnośnie leczenia. A nie przywiązywałem do tego zbyt dużej uwagi. Zresztą widzieliście. Dobra, no, lecimy sobie, dawaj. Zejdziemy go sobie tak od boku, tak jak zawsze i jedziemy. Aj, no. No to po co ja zszedłem tędy? W takim razie to nie miało... O, ja stickiem gram. Dobrze, że chociaż tu są te krzaki. Że można skitrać, ale... Obawiam się, że to może nie wystarczyć. Dobra. O, dobra. Dobra, udało się, rozwaliliśmy go. O, Tick puścił bombę, ale... Zapomniał, że... Że my mamy tutaj dobry team i... Aj, no kurde! Tuż przed tym, jak on odpalił tego. Aj, 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 aj. Bo ja kliknąłem ten gadżet, nie wiem, czy zauważyliście. On tuż przed tym, jak już miał go odpalić, to się wywalił i go rozwalili. Aj, 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 aj. Dobra, teraz trzeba się generalnie wycofać i poczekać, aż oni... Dobra, 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 dobra. O, dobra, złapał go, zestunował. I jedziemy. Nie no, generalnie już wygrany jest. O, dobra. Nie no, Nita to jest OP, z tego co widzę teraz. Nie dość, że ma dosyć dobry zasięg, to jeszcze dodatkowo, kurde, tutaj ora. A, musimy jeszcze zagrać, bo mamy jeszcze te dwa zadania, żeby zadawać obrażenia. Ja myślałem, że już wykonałem. Bo jedno tam wykonałem przecież. Dobra, teraz się musimy skupić na zadawaniu obrażeń. Idziemy full tank. Znaczy, o Jezu, full atak. I ciśniemy, bo musimy zadać trochę obrażeń. I choćbyśmy ginęli 7 razy, to musimy iść full obrażenia. Musimy iść full obrażenia, bo musimy zadanie zrobić. Aj, no. Ja to mam pecha do tego. Poczekajcie, no, ulecz się trochę, bo z takim HP to tak trochę średnio by się leczyło. Dobra, poszło. O, dobra. Nie, mi to zależy głównie tylko na zadawaniu obrażeń, tak? Mi na czym innym teraz nie zależy, bo możemy nawet przegrać tą grę, choć ja bym wolał wygrać oczywiście. Bo musimy zrobić zadanie, ale... Generalnie możemy nawet przegrać teraz tą grę. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Trzy strzały, żaden nie trafił. No, zaufałem, kurde, auto-aimowi. Nigdy więcej nie zaufam auto-aimowi. Jezus Maria, co to było? Co to była za żenada? To był wstyd, żenada i generalnie... O, dobra. Dobra, to już jest generalnie koniec. Wygraliśmy, bo on sobie stoi na spawnie jeszcze do tego w krzakach, także już nie zdąży nikomu zadać obrażeń. Nie zdąży, niestety. Szkoda. Dobra, zrobiliśmy zadanie, czy nie? Aj, tak mało brakowało. Dobra, to musimy jeszcze ostatni mecz zagrać. Jedno. Już malutko nam brakuje, ale to zawsze takie, że bardzo mało brakuje. Myślicie sobie, o, już pewnie zrobiłem, a tu na przykład widzicie, nie wiem... 100 punktów obrażeń wam zabrakło i musicie zagrać kolejny mecz. Który przeważnie jest oczywiście przegrany, bo wiadomo jak to jest. Akurat ten mecz, w którym musicie coś zrobić, będzie przegrany. Dobra, no dawaj, dawaj. Na razie mamy dosyć dobre win rate. Ja nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że długo nie grałem. Może dali mi lepszych sojuszników, żebym się nie obraził i nie wyszedł z gry. I żebym wrócił do gry. Podejrzewam, że raczej to, ale może jest to przypadek, że nagle po dłuższej przerwie wygrywam więcej meczów.
normalnych teammate'ów, bo wątpię, że moja, że tak powiem, sztuka grania się polepszyła. O, dobra. I gitara. O, dobra, dobra. O, jeszcze dwóch zestunował naraz. No i gitara, i o to chodzi. Właśnie o to mi chodziło, chciałem to właśnie zrobić, choć nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że zestunuję od razu dwóch naraz. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, dobra, zestunował, bo się bałem, że nie zestunuję. Choć ten stun to chyba za dużo nam nie dał, bo z tego, no, ja ten miś też tak nie za bardzo biegnie. Biegnie tak, jakby chciał, ale nie mógł. Albo szedł, nie wiem. Ale z drugiej strony no on też nie może być przecież szybki, bo jakby był za szybki, to było Nita by było już do końca OP. O, dobra, no i gitara, no to już mamy załatwione. No i myślę, że zadanie jeszcze jest wykonane. Nie, no że już mamy zadanie i wykonane na te obrażenia i wszystko mamy wykonane. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, oba zadania. Dobra, zobaczmy ile sobie punktów. Myślę, że tak z 2000 będzie, bo tam parę tych zadań mieliśmy za 500. Zaraz zobaczymy. No, mówiłem 2000. No to 2600. Od razu awansowaliśmy do 9 poziomu. Poczekajcie, na razie sobie weźmiemy to. I może sobie weźmiemy. Nie wiem, robimy opening. Ile jest tych skrzynek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem skrzynek. Nie, no to nie ma sensu tak naprawdę. Dla 8 skrzynek nie będziemy chyba robić openingu, nie? Poczekamy, nie wiem, do co najmniej do 20. Bo dla 8 to nie ma sensu kompletnie. Mamy jeszcze jakieś takie fajne łączone zadania? Chyba mamy, poczekajcie, ale czy jest coś do leczenia? Na zadanie na leczenie? Nie ma oczywiście. Mamy za to steel, który musimy rozwalić. No, jestem pod wrażeniem, jak oni mi dają zadanie, żeby pokonać 24 osoby poko, to jestem pod wrażeniem. Nie to, że się nie da, no tylko poko, jeśli dobrze pamiętam, to jest głównie do leczenia. No ale skoro oni twierdzą, że się da, to się da. Dobra, weźmy może kruka i weźmy sobie, co by tu można było wziąć, poczekajcie. W trybie duo. A może to weźmiemy, poczekajcie. Czy to jest dobra mapa dla kruka? No tak śmiem wątpić, ale dobra, może zagrajmy sobie, spróbujemy, zobaczymy. Zobaczymy jak wyjdzie, choć mam wątpliwości, czy to jest dobra mapa dla kruka. Czuję takie przeczucie, że nie do końca. Dobra, no, dawaj, lecimy. No, wali, wali, dawaj, 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 dawaj. O, dobra, no, i walimy go. Mamy o tyle przewagę, że jesteśmy dystansowi, ale z drugiej strony pamiętajmy, że kruk, no, nie zadaje dużo obrażeń, tak? Dobra. No, ale z drugiej strony za to mamy jego truciznę, tak? O, dobra, no i gitara. Dobra, uwaga, bomba poszła. Ajajaj. O, no i dobra, no i git. O, poczekajcie, trzeba uważać. Trzeba uważać, bo tutaj nas chcieli kropnąć. Na szczęście się nie udało. Dobra, ej. A, bo ja mogę sobie skakać, tak? Do wolnego punktu. No i gitara, i o to chodzi. Ej, dobra, walnął mnie parę razy. A to nas nie zniechęca, ponieważ jesteśmy. Ajajaj. O, dobra, udało nam się uniknąć bomby. Dobrze, bo już się zaczynałem bać, a szczerze mówiąc, mieliśmy low HP, więc jakby nas bomba trafiła, to byłoby po nas. Dobra. Nie padnie pewnie. Aj, 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 aj. Dobra, ale. Aj, aj, aj. No liczyłem, że już to zendujemy, w sensie, że skończymy, ale z tego co widzę, to niestety nie poszło. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, trzeba uważać. Aj, 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 aj. No musimy jakoś razem pójść na ten jeden punkt, bo to nie może tak być, że. No kurna, no stoi obok mnie, zamiast mi pomóc, to nie.
W ogóle gdzie oni idą? Dlaczego oni nie pójdą tam? Zobaczcie, no kurde, przecież wystarczy wskoczyć, no. Co za. Wystarczyło tam wskoczyć tak naprawdę na 2 sekundy. W 2 sekundy to by nawet nie zdążyliby ich ściągnąć. Co za ludzie. Ta, jeszcze Ems chce grać dalej. Nie, to jest żenada. Wiecie co, poczekaj. Zobaczymy, jest tu jakiś inny bohater. Możemy na tym grać, ale na pewno nie tym. Możemy sobie zagrać o tym. Bo innego sensu to ja tu nie widzę. Jezus Maria, co oni zrobili w tej grze? Gdybym miał ulta, to bym tam podskoczył, ale oczywiście nie miałem. Mało mi brakło, jakby wytrzymali z 3 sekundy. Nie, nawet jedną dłużej. To bym sam tym ultem tam wskoczył. No i co jest, gdzie on jest? Pewnie tu gdzieś siedzi. O kurde. No dobrze, że mój team. Dobrze, że tam orze. Tak orze, dobrze, że. O, no, jak rozwaliła bula, to jestem pod wrażeniem. O, no i gitara. O, no i git. Jedziemy z koksem. Słuchajcie, na razie to my musimy się w ogóle podleczyć. I co? I przegrywamy chyba, nie? Czy nie? Nie, no my też przejęliśmy jeden punkt cały, no ale co z tego, jak oni walą na łeb? No kurde, no to teraz go rozwalasz? Nie mogłeś zrobić tego, nie wiem, 5 sekund wcześniej? Wystarczyło zrobić to. Co? A, no oczywiście wygrali, no. Nie wiem, jaką postać mam wziąć na tą mapę, żeby ich wykerować, ale jest to naprawdę trudne. Wiecie co, może zrobię ostatni raz. Nie wiem, jaka postać tu będzie dobra z tych zadań. Kruk oczywiście nie, bo on zadaje zbyt małe obrażenia. On jest dobry, bo zatruwa, ale zadaje za małe obrażenia, żeby im pomóc. Dobra, spróbujemy z tym z tyłu, choć mam wątpliwości, czy on w ogóle zrobi jakąś różnicę w tej grze. No, obawiam się, że nie, bo z tego co widzę. Wow. A nie, dobra, ten sam atak ma, dobra. Tak patrzę, mówię, kurde, coś duży ten atak, mówię. Ale i dobrze, bo. Stu to była taka średnia postać. Dobra, no idź tam, ja to zostawię. A ty tam załad. Aha, okej. Okay. Nie no, brawo, no tak, no. O, dobra, nie no, ładnie teraz strzeliłem, jestem pod wrażeniem. Akurat to mogę powiedzieć, że był ładny strzał. No, dawaj. Trzeba low rozwalić. No, dawaj, kombinuj. No, oczywiście, low. To ma skilla jak ten. Nie, teraz raczej przegrany, bo z tego co ja widzę, to mój team znowu robi zasysanie.exe. No oczywiście. Ktoś zajmie się tą lolą, czy ja mam ją, nie wiem, rozwalić, bo tak widzę, że ona sobie stoi i generalnie to ma wszystko w dupie. Nie, to już jest przegrany. No, oczywiście, no bo przecież ja muszę cały. Znowu się zaczyna, tylko zmieniłem postać i znowu się zaczyna. 3 przegrane z rzędu, wiecie co? Ajajaj, dobra. To by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie z Brawl Stars, chyba że następne 5 gier znowu będzie przegranych, to wtedy nie będzie z Brawl Stars. No to do zobaczenia. Cześć.